Dzień dobry, witam was w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy czwartek i ogólnie nie miałam nagrywać tego vloga, ale stwierdziłam, że nagram. Będzie to taki typowo domowy vlog, bo dzisiaj nigdzie się ani nie wybieram, ani nic wielkiego nie planuję. W każdym razie chciałam sobie do was tak troszkę pomówić, bo ostatnio moje przemyślenia na temat YouTube'a ogólnie były dosyć spore. No i chciałam się nimi z wami podzielić. Ogólnie teraz właśnie wgrywam i oglądam mój poprzedni vlog. W sensie wy już go widzieliście, ale ja go właśnie wgrywam na YouTube'a. I ogólnie właśnie od tego vloga, może zauważyliście, może nie, straciłam trochę wenę do nagrywania i ogólnie do tworzenia czegokolwiek fajnego. Opowiem wam w sumie, czym to jest spowodowane. Spowodowane to jest tym, że... Spowodowane głównie jest to tym, że ja oglądam dużo innych vlogów i widzę montaż, widzę może nie tyle jakość, bo no, nie ukrywajmy, ale jakość u mnie też wydaje mi się, że jest całkiem spoko. Ale chodzi mi głównie o montaż, z tym, że ja jestem troszkę ograniczona, jeżeli chodzi o montaż, ze względu na muzykę. No niestety, w każdym razie mam nadzieję, że niedługo to się poprawi u mnie. Możecie słyszeć teraz jakieś szumy, bo od komputera, ale no trudno, muszę tutaj troszkę popracować. W każdym razie jakoś tak złapałam takiego doła, że nie tworzę czegoś super, super, super. Mimo tego, że no, wam się podobają te vlogi i ja o tym wiem. No ale jakiś taki spadek energii i natchnienia i w ogóle chęci do nagrywania mi się teraz pojawił. W każdym razie mam nadzieję, że to wszystko szybko minie, bo już czasami takie coś miałam. Ale tak jak mówię, i nie wiem, na pewno to jest troszkę spowodowane muzyką. Może muszę zmienić troszkę styl montowania. No nie wiem. Bo wydaje mi się, że jako taka treść jest całkiem spoko, prawda? Że jakoś tak nie zanudzam i coś tam się u mnie dzieje, ale ten montaż mnie denerwuje po prostu. Muszę coś w nim zdecydowanie zmienić. I też czasami mam takie wrażenie, na przykład jeżeli chodzi o Instagram, że rzeczywiście przez jakiś okres czasu wrzucam fajne zdjęcia, które mi się podobają i wiem, że nie są takie, żeby tylko zapełnić puste miejsce, ale rzeczywiście są spoko te zdjęcia. Natomiast ostatnio, mimo tego, że zdjęcia są lajkowane i no, są ogólnie jako tako fajne, ładne, dobre, to mam wrażenie, że jednak no nie, że to nie jest jeszcze to, co bym chciała. I przeważnie takiego doła dostaję, czy mnie łapie taki dół, wtedy, gdy oglądam jakieś inne fajne, takie z wygórowanej półki rzeczy, czy też to są vlogi, filmy na YouTubie, czy zdjęcia na Instagramie. No ale cóż. W ogóle jeżeli chodzi o mój kanał na YouTubie, to stwierdziłam, że postawię głównie na vlogi, bo zdecydowanie one bardziej są oglądalne przez was niż jakieś tam inne poradnikowe czy z recenzjami filmy. I wydaje mi się, że ja też jakoś lepiej się czuję we vlogach niż w takich stacjonarnych filmach. Ostatnio miałam nawet problem z ulubieńcami, bo tak siadłam przed tą kamerę i jak to do was mówić w ogóle? Zapomniałam takiego języka stacjonarnego. On jest zdecydowanie inny niż takie vlogowanie. Zdecydowanie. Także ulubieńcy będą, Denko też będzie. I nie wiem, może od czasu do czasu coś się pojawi takiego, ale naprawdę chyba postawię zdecydowanie na vlogi. Mam nadzieję, że wam też się to spodoba, bo widzę, że całkiem wam się podobają te moje vlogi, więc myślę, że to będzie dobry pomysł, ale tak jak mówię, ulubieńcy, Denko i jakieś takie jeszcze inne filmy, może, znaczy ulubieńcy i Denko na pewno będą się pojawiać, ale jakieś inne filmy to zobaczymy. Jeżeli macie jakieś pomysły, to ja z chęcią je przyjmę. Możecie mi dać znać, jakie filmy byście chcieli zobaczyć, ale tak jak mówię, jakieś takie filmy typu Morning Routine, czy
nie wiem, ostatnio nagrałam o tych hybrydach, a wiem, że kilka osób chciało o hybrydach, super fajnie nagrałam. No z tym, że widzę, że raczej dużej oglądalności takie filmy nie mają, także jeżeli będą, o, jakieś, jeżeli byście chcieli poznać moje zdanie na jakiś temat, to prędzej to, to zamieszczę we vlogu niż nakręcając osobny film na ten temat. Myślę, że to też jest całkiem spoko opcja. Dobra, słuchajcie, koniec tych wywodów, bo już gadam bardzo długo, ale chciałam jakoś tak, chciałam się do tego odnieść troszkę. No i teraz ugrywam dla Was vloga i zaraz chyba w ogóle babcia do mnie przyjedzie, bo na zaległe imieniny, bo słyszałam, że dzwoniła teraz, także wgrywam i uciekam na dół. Przypomniały mi się stare nagrania, gdzie jestem ja nagrana przez mojego tatę. On kamerował taką kamerą. Mnie to bardzo śmieszy jak na tą chwilę, no bo wiecie, ja mam teraz kompakt i nagrywam nim bardzo dobrą jakością, a to coś nagrywało straszną jakością. Nie wiem, czy tutaj gdzieś w ogóle będzie to napisane, ile to miało, wiecie, pikseli czy coś w tym stylu, no nie wiem. W każdym razie stwierdziłam, że dzisiaj czas sobie puścić te wszystkie swoje nagrania. Ja miałam lat wtedy naprawdę bardzo mało, bo tutaj nawet widzę, że 99 rok, czyli miałam 4 lata. Jest rok 2003-2004. No i ogólnie chcę zobaczyć, jak to było dawno i sobie przypomnieć te wszystkie czasy. Więc przyszłam do pokoju, bo tylko na moim telewizorze, bo jeszcze mam taki w miarę stary telewizor w pokoju, mogę tą kamerę w ogóle podłączyć do tego telewizora, więc zabieram się za to, bo nie wiem, czy w ogóle będę umieć to zrobić. Najwyżej będę wołać mamę tutaj i jakoś to ogarniemy. Jeszcze znalazłam taki stary aparat, który był pierwszą lustrzanką, cyfrówką u nas w domu, i to jest Sony, który ma 3,2 megapiksele i ma w ogóle taki malutki podgląd, ale ja nim nagrywałam pierwszy film na YouTube'a, nie na YouTube'a, na bloga to chyba jeszcze było. Tak, słuchajcie, nagrywałam nim pierwszy mój film, który poszedł do sieci. Tego filmu już nie ma, znaczy ja go pewnie gdzieś tam mam, ale jego w sieci nie ma. Masakra. Mama! Chodź! Bo ja tego nie ogarniam. Ten koszyk, co ona miała na zlewie, to ona to dokupowała, czy nie? No na pewno. Gdzie to się podłącza? Pokaż. Tu. Tu gdzieś, no z przodu. No dobra, a co? Znalazłaś te kablory? Ja nie wiem, dziecko. Metoda prób i błędów. Nie wiem, czy to się podpięło, czy to się ładuje, czy co? To ładowało. O, coś tu wyskoczyło. Czekaj, ciszę do dekodera. No. Jestem. Oh my god. A to ty? No ja. A czemu to głosu nie ma? No widocznie. O! Taki odrzutowiec rzębaty. To Zakopane. Mhm. Oczywiście zlałeś to. Czemu? Nie wiem, no ty miałeś takie. Po co ja mam tą lalkę na tych plecach? Na że się będą. 4 lata miałam wtedy? Jak na Himalaje miałam kompletę. No świąteczne piosenki tam grały. No bo to pewnie takie. Co? Ładną mi nową bata kupił, wykładnie. Ja ci prezent. Mam ty bardzo ładny, bardzo ładny i wielki. Jadę! Chyba się nie da. Chyba się nie da, no nie da.
Za narty miałam. Pierwsze takie właśnie dochodzenia, żeby się nauczyć. Dla modela. Bo samo to popadną cię, jak ty byłaś już rozczobana wieczorem. Nie, ale trzymają się jeszcze warkoczyki. Jak to podać, te włosy ogarnią? Sama ogarniałam. Obejrzałyśmy z mamą jedną kasetę na razie, a zeszło nam to jakieś 2 godziny. I tak jeszcze przesuwałyśmy kilka rzeczy. Słuchajcie, fajnie wrócić do takich rzeczy. Tym bardziej, że ja pewnych sytuacji w ogóle nie pamiętam. Totalnie nie pamiętam. I nie pamiętam może nie tyle ludzi, co też nie wiedziałam, że oni żyli wokół mnie. Mogłabym to tak ująć. Także fajnie, no i śmiesznie w ogóle. Ja cały czas gadałam. Mi się buzia nie zamykała i ogólnie też byłam taką dziewczynką, która bardzo chciała i lubiła się kamerować, także cały czas było tata nakręć mnie, a potem puść mnie z tej kamery, także jakieś takie, wiecie, pierdołe życie codzienne było nagrywane. No, ale jest z czego się też pośmiać. Tych kaset ogólnie jest mega dużo, znaczy może nie mega, ale no... Jak jedna kaseta idzie około 2 godzin, to nawet może nawet więcej, to mamy jeszcze 3 kasety do obejrzenia. Plus jeszcze mi się wydaje, że gdzieś tam powinny być nagrane niektóre wakacje. Także może poszukam, ale no fajnie wrócić do czegoś takiego. Tak samo do zdjęć, chociaż do zdjęć częściej wracam, więc je tam kojarzę. A te kasety po prostu przypomniałam sobie ostatnio i... Mówię wam, że niektórych rzeczy totalnie nie pamiętam. I ja też przed tą kamerą takie proste rzeczy mówiłam, że jestem tu, robię to i wiecie, i po prostu tak jak, nie wiem, teraz vloguję, tak wtedy, gdy byłam mała, kto inny trzymał kamerę, ale ja mówiłam tak po prostu, co się tu dzieje i tak dalej, także śmiałam się, że to była taka mała vlogerka. No, a teraz jest duża vlogerka i idzie kosić trawę. A nie wiem, jakaś burza chyba idzie, bo strasznie się ciemno nagle zrobiło i takie chmury ciemne, także udało się. Kropi? Nie, jeszcze nie, ale straszny wiatr jest. Poszłaś? Takie creepy trochę te chmury, chodź. Tosia, chodź do domu, patrz co się dzieje. Tofik, chodź, Tofuś. Tofik, chodź. To tam obojętne, ale jakoś tak myślałam, że jeszcze pogram w paletki czy coś, a to taki wiatr. Nie ma opcji. Figusiu, do domu miałaś przy... O Jezu, jaki wiatr. Dobra, zjadłam coś na kolację, ale nie wiem co. Macie jakiś pomysł, co zjeść na kolację? To z chęcią posłucham. Co zazwyczaj w sumie jecie na kolację? Kanapki czy... Czy coś sobie takiego większego robicie do jedzenia? Fokus widzę. Super. Tu jestem. Dzień dobry. Dajcie znać, co jecie na kolację. Czy kanapki, czy może coś innego? Ja w sumie może bym jakiegoś owoca zjadła? Gdzie jest arbuz? Tu jest arbuz. No nie wiem, czy kanapki? Parówki są jeszcze, może parówkę? Pić mi się tylko chce. Więc się na razie napiję. Przyszłaś, Tosia? A gdzie masz resztę kolegów? Zjadłyśmy kolację i robimy kolejny seans. Co? Tak! Kolejny seans z
ze wspomnień z mojego dzieciństwa. Tych kasów jest dużo i wątpię, żebyśmy dzisiaj wszystkie obejrzały. No, ale lecimy już z drugą. Zobaczymy, co tam będzie się działo ciekawego. Słuchajcie, jest godzina 1:15 i właśnie stwierdziłyśmy z mamą, że na dzisiaj to koniec, a po kolacji obejrzałyśmy dwie kasety? Niecałe? Chyba tak, nie wiem. W każdym razie, nie no, dwie chyba całe, tylko z dużymi przewinięciami. I zaczęłyśmy jeszcze jedną, ale no już nie dzisiaj, bo ja już też przysypiałam, także lecę się kąpać i będę się z wami żegnać. Ten vlog był taki bardzo domowy, bardzo pogadankowy, ale musiałam się trochę wyżalić, to co na początku mówiłam. No i w ogóle właśnie wróciłam do dzieciństwa, do bardzo starych czasów dzisiaj, więc mogliście coś tam widzieć. Ja teraz uciekam się kąpać, idę spać, no bo już jest dosyć późno. Widzimy się w kolejnym vlogu zapewne. Także buziaki, dobranoc dla mnie, bo niedługo już by było dzień dobry. Buziaki, pa pa.